Drogi słuchaczu, wpłacając raz w miesiącu wybraną przez siebie kwotę, pomożesz w utrzymaniu naszego emigracyjnego podcastu. Liczy się każdy grosz. Zapraszamy na stronę patreon.com, pisane patreon.com na polskim trójkącie. Zostań naszym patronem. Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie, kłopoty. Są ludzie zwyczajni, co mają marzenia, lecz miejsce to często ludzkie losy zmienia. Włącz radio i słuchaj, wśród historii wielu odnajdziesz i siebie, drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. No nareszcie się odezwałaś. Hej, siostra. Dolecieliście już do Cape Town? A coś ty, jestem w Londynie. Jeszcze? Nie, jeszcze tylko już. Wróciliśmy. Co? Wyobraź sobie, że okradli nas w Turcji. Jak okradli? Jak to w Turcji? Kto? A skąd ja mam wiedzieć, cholera jasna? Paszporty, karty, cały portfel. Koszmar, rozumiesz? Bo mi się zachciało połazić po Istambule. Ale skąd byście się wzięli w Istambule? No, mieliśmy przesiadkę Londyn, Istanbul, Kapsztad. Oczywiście to był mój pomysł, żeby przenocować i połazić po mieście. Nieprawdopodobne. Ale poczekaj, jak to okradli? W hotelu? Nie, no nie. Miałam w torebce saszetkę z naszymi paszportami, kartami i kasą. No i ktoś mi ją wyciągnął. Ale kiedy? No jak łaziliśmy po mieście. Ja chciałam koniecznie na bazar korzenny. O, zaraz zresztą ci wyślę zdjęcia. To bajka, normalnie doznania wszystkimi zmysłami. No i jak chciałam kupić te słynne bułki z grillowanymi rybami, sięgnęłam do torby, a tu nie ma saszetki. A policja? Byliście na policji? No raczej. Ale poza tym, że mamy raport, to nic z tego nie wynika. A kolejka takich jak my była jak stąd do Chicago. Ale zablokowałaś karty. No co za pytanie, oczywiście. Wszystko zablokowaliśmy. Ale najgorsze, że z takiego urlopu nic. Zwariowałaś? To jest najgorsze? No pewnie. Wszyscy znajomi dookoła przestrzegali nas, żeby w RPA uważać na złodziei. A tymczasem dopadło nas w Turcji. Oj, siostra, kurczę, strasznie mi przykro. Dzięki. A miało być tak pięknie. Afryka, dzikie zwierzęta, bajeczne przestrzenie, winnice, safari w Parku Narodowym Krugera. Czy wiesz, że podobno w okolicy Kapsztadu są pingwiny afrykańskie? A daj mi teraz spokój z pingwinami. Złożyłaś o nowy paszport już? Ty głucha jesteś? W Londynie jeszcze jestem. Jutro wracam do Paryża i będę wszystko załatwiać. Dobrze, że już po tych olimpijskich atrakcjach, bo tam podobno było jakieś szaleństwo. No, było, było. Oglądałam transmisję. A teraz zmieniając temat, czy nie uważasz, że ten romans z Adamem ci nie służy? Ten facet wyraźnie przynosi ci pecha. No chyba sobie jaja robisz, to raczej ja jemu. A romans? Naprawdę dobrze mi robi. Adam się bardzo stara, chociaż czasem to może nawet za bardzo. Co to znaczy? No on jest taki doskonały, że powinien stanąć obok wzorca metra w Sevr z tabliczką wzorzec idealnego mężczyzny. Wyprzedza moje życzenia, jakby mi w myślach czytał. Nadskakuje i stara się jak żaden z moich facetów. Oj, coś czuję, że moja siostrzyczka zaczyna się nudzić. Nie, nudzić to nie. Ale wiesz, nad czym się zastanawiam? Ach, nad czym znowu? Że dla mnie i dla ciebie też najbardziej atrakcyjni są faceci, którzy sprawiają nam ból,
wykorzystują, no i zwyczajnie nas nie szanują. Co ty wygadujesz? Mów za siebie, dobra? Bo mnie tacy nie interesują. Sabina, weź ty nie ściemniaj. Do siostry mówisz, a nie pierwszej lepszej znajomej, która nic o tobie nie wie. Bzdury opowiadasz, Iwona. Ciebie to na pewno dotyczy, ale mnie zostaw w spokoju. Co ty robisz na tej terapii, że jeszcze tego nie załapałaś? Daj spokój. Już dawno to sobie odpuściłam. Uciekłaś. Nie uciekłam, tylko zrezygnowałam. Dlaczego ty jesteś taka głupia? Głupia, bo nie chcę się grzebać w przeszłości? A do czego mi to w życiu potrzebne? Jestem dorosła i nieżyjący rodzice nie mają już na mnie żadnego wpływu. No i to jest najmocniejszy dowód na twoją głupotę. A ciebie to nadmierne analizowanie kiedyś zgubi. Zresztą już gubi. Nie gubi, tylko coś uświadamia. Sabina, gadasz jak dziecko we mgle. Tyle, że w ciele starzejącej się nieszczęśliwej kobiety. Nie chcę tego dłużej słuchać. I teraz foch i rzuć słuchawką. Nie, kulturalni ludzie nie rzucają słuchawką. Dobra. Zostawiam, odpuszczam. Lepiej mów, co u ciebie. Pracujesz nad czymś? Kiedyś to mi wysyłałaś SMS-em swoje projekty, szkice. Co to, wena na plaży? Jakoś nie czuję, że jesteś tym poważnie zainteresowana. Odbiło ci? Zawsze mnie to interesowało i interesuje. Przypomnij sobie, ile razy namawiałam cię na indywidualną wystawę. Tak, bo wietrzyłaś w tym jakiś biznesik. A co w tym złego? Artysta powinien się sprzedawać. Wiesz, znam właściciela fajnej galerii w San Francisco. On często bywa w Paryżu. Może zróbmy tak. Potrzebowałabym twoje aktualne portfolio i gdy będę je miała, to wówczas z nim zagadam. Tak, wiem. Muszę się wreszcie za to zabrać. No nareszcie. Ale już od jakiegoś czasu pracuję nad obrazem i chcę, żeby to był mój artystyczny statement. Jasny w przekazie. Cieszę się, ale... Wiesz, o artystycznym statementie to ja już słyszałam od ciebie z 10 razy. Well, sama wiesz najlepiej, że nic nie pozostaje takie samo. Jedyne, czego można być pewnym w życiu, to zmiana. A co dopiero w sztuce? Jasne, jasne. A byłaś już na tej wystawie w Art Institute? We wtorek idę. Z Adamo, więc będzie okazja na sensowną wymianę wrażeń. Mówisz o tym małolacie? Mówię o niespodziewanie objawionym synu twojego kochanka. To będziesz jego artystycznym guru, tak? Nie mam takiej intencji. Znowu ściema, siostra. Przecież potrzebujesz być dla kogoś ważna. Każdy potrzebuje. Pamiętaj, dla mnie jesteś ważna. I mam nadzieję, że mimo wszystko ja dla ciebie też. Wszelki duch, sąsiad. Haj, Peter, masz chwilę? No pewnie, wejdź. Przyszedłem powiedzieć, że żyję i... Kiedy wypuściliście ze szpitala? Wczoraj. Chcesz kawy, herbaty, wody? Nie, nic, dzięki. Ja podziękować chciałem. A za co? Siadaj. Dzięki, ja tylko na moment. No wiesz, za pomoc, że wtedy mnie nie olałeś i No wiesz... Daj spokój. Ważne, że jesteś z powrotem i trzeźwy. No, trzeźwy. Trzeźwy jak świnia. To co? Teraz terapia, AA i co tam jeszcze w szpitalu zalecili? Przestań. Jakie AA? Z tym motłochem? Andy, co ty gadasz? Jakim motłochem? Ty chyba nie wiesz, jacy tam są ludzie. Menele, świry i matoły niewykształcone. Jakaś patologia spod budki z piwem. Nie, no jasne. A ty niby taki lepszy. Byłem, to wiem. No, na własne oczy widziałem, co to za towarzycho. Nie mój poziom. Nie chcę mieć z takimi nic wspólnego. Możesz nie chcieć, ale masz. Sąsiad, did you lose your mind? Przepraszam, a gdzie ta różnica? A chociażby w tym, że ja mam dyplom magistra inżyniera, własny dom, firmę, dobrze zarabiam, nigdy nie byłem i nie będę bankrutem i w ogóle świetnie sobie radzę. Naprawdę świetnie sobie radzisz? Naprawdę. To dlaczego pijesz? Bo lubię. Lubię tak po pracy. Piwko czy dwa. A co to, zbrodnia jakaś? No nie, żadna. Tylko wychodzi, że masz bardzo słabą głowę, bo jak cię ostatni raz widziałem, to byłeś kompletnie zamroczony.
Nie wspominając o tym, że zasikany i zażygany. To był taki, no, wypadek przy pracy. Z tego, co mówił twój brat, to nie był pierwszy wypadek. Podobno od lat je masz. Mój brat gada o mnie różne rzeczy. Nie wierz mu, to farbowany lis. Czy ty wiesz, że on się nawet pozbył polskiego obywatelstwa? Taki ważny amerykański biznesmen. Wyobrażasz sobie? Rodzice się w grobie przewracają. Sorry, ale bredzisz, Andy. A poza tym, jak pozbył się obywatelstwa? Tego nie można się pozbyć. No widzisz, a jednak. Płacisz chyba 800 i w konsulacie zrzekasz się na piśmie. Wow, nie wiedziałem. Ale po prawdzie to twój brat mnie nie obchodzi. Za to ty tak. Wracając do twojego dyplomu i twojej niby lepszości, to muszę cię rozczarować. Jesteś taki sam menel. How dare you? Co ty mi imputujesz? Psychoterapeuta się znalazł. Jesteś alkoholikiem, Andy. A alkoholizm to choroba śmiertelna. Żeby z niej wyjść, najpierw musisz chcieć sobie pomóc. A w tym AA, z którego sobie robisz takie jaja, są znacznie mądrzejsi od ciebie. Bo się leczą, bo robią kroki, bo uczą się trzymać trzeźwość. Dobra, sąsiad, leave me alone, bo gadasz jak kaznodzieja, a ja na to mam żyk. A poza tym, co ty o tym możesz wiedzieć? Mogę, Andy, mogę. Nawet nie wiesz, jak mogę. Moja siostra była alkoholiczką. Agnieszka, masz. Kupiłam ci tą podlaską podsuszaną, co tak Krzyśkowi smakowała. Okazuje się, że oni w tym Deli for You sprowadzają tą kiełbasę z Polski. Ja nie rozumiem, jak to się opłaca, ale dzięki. Krzysiek będzie bardzo zadowolony. Pojechałam dziś do polskiego sklepu, bo wiesz, po tym powrocie z Nowego Jorku u nas pustka w lodówce. Ach, na pewno przesadzasz, mamo. Ale nawet nie wiesz, jak się cieszę, że sama dajesz radę dojechać z downtown do swoich sklepów. A tam sama jeżdżę z moim najlepszym kolegą, GPS-em. No i coraz rzadziej dzwonisz, że nie wiesz, gdzie jesteś. No kto by pomyślał, że ja jeszcze po Chicago sama będę jeździć. Ale powiem ci, że po Nowym Jorku to bym nie dała rady. Tam wszyscy na siebie trąbią. No to po prostu nie należy się tym przejmować. Wypożyczyliście tam samochód? Nie. Wszędzie Uberem. A, wygodniej. Czyli rozumiem, że Nowy Jork ci się nie podobał. No tak jak ci relacjonowałam na bieżąco. Brudno, tłoczno i za bardzo ekstrawagancko. A ten jazz w klubie Blue Note trochę za nowoczesny jak dla mnie. Ja córcia jednak, to wiesz. Wiem, wolisz Pcim Dolny. Nie wolę, nie. Wolę po prostu Chicago. Oj, ty coś dziś chyba bez humoru. Mamo, dzwoniła adwokatka od babci sponsorowania. Oma będzie musiała badania w Polsce zrobić pod kątem zielonej karty. No i pojechać na interwiu do ambasady. Boże, już słyszę to jej utyskiwanie. Wiesz co, ja mam tego po dziurki w nosie. Jak babcia nie chce, to trudno. Najwyżej będę w plecy kilka tysięcy dolarów. Ale co nie chce? Co nie chce? Sama w Bytomiu nie zostanie. Jasio mi mówił, że Krystek to dostanie papiery jako mąż Kaśki bardzo szybko. Wiadomo, kiedy to interwiu babci? No nie, ale to sprawa 2-3 tygodni. Więc mam nadzieję, że weźmiesz na siebie negocjacje z babcią. Bo ja naprawdę już cierpliwość tracę do niej. Normalnie, że dwoi się i troi, a wychodzisz do Ameryka, to jak za karę. Rozmawiałeś dziś z mamą? Wczoraj, zaraz po telefonie. Adwokatki. A, no to wszystko jasne. Mamo, Oma jest okropnie negatywna. Czy ty wiesz, jak ona nagadywała na tę Kaśkę? Zresztą na panią Zosię też. Żartujesz? No. Na panią Zosię? Ta, że tyle talerzy brudziła, bo pomidory na jednym, surówka na drugim, a ziemniaki i mięso na trzecim. Jakby to na jednym talerzu nie można było zjeść. A woda kosztuje. No, mama ma jakąś obsesję z tym wydzielaniem wody i sprawdzaniem licznika. To naprawdę takie w Polsce drogie? No daj spokój, babcia ma świetną emeryturę. No i chyba wujek się dokłada do rachunków, nie? A, tego to nigdy nie byłam w stanie się od matki dowiedzieć. No, w każdym razie ja odpuszczam. Jak babcia nie będzie chciała kooperować, to ja już nie będę się szarpać. I tak natłumaczyłam się jak dziecku. Zostaw to mnie.
porozmawiam z nią. A Krzyśka nie ma w domu? Pojechał odwieźć syna na lotnisko. Marcin dziś wraca do Polski. A on jak do ciebie? Mam nadzieję, że nie miał pretensji. To znaczy? No pytam, czy ta wizyta nie była trudna. W końcu to dorosły pasierb. I mógł może z jakimiś pretensjami. Wyobraź sobie, że wręcz przeciwnie. Jak sama wspomniałaś, to dorosły mężczyzna, któremu ja ojca nie zabrałam, więc o co miałby mieć pretensje? No tak. A jak on z Krzyśkiem? No wiesz, no ciągle się układa. I to pewnie im zajmie jeszcze sporo czasu. Agnieszka, a ten Marcin to taki samotny z wyboru, czy może po jakichś przejściach? A skąd mam wiedzieć? Nie robiłam za jego spowiednika. A poza tym słabo mnie to obchodzi, wiesz? A może on jest gej? Nie wydaje mi się, ale nawet jeśli, to co? No wiesz? A proszę cię. Jakie mam dość tego zaściankowego polskiego myślenia. A daj spokój, córcia. A daj spokój. To nie jest polskie myślenie. Poza tym ja nic złego nie powiedziałam. Tylko mam coraz częściej wrażenie, że mniejszość zaczyna rządzić większością. Aha. Ale o czym ty mówisz, no? Widziałaś otwarcie olimpiady? Włos się jeżył. Nie ma już żadnej świętości, żeby tak zakpić z chrześcijańskich wartości i sparadiować ostatnią wieczerzę. I później przepraszać. Wiesz co, ja chyba nie mam już siły na wchodzenie w te światopoglądowe spory. Coś się stało? Pokłóciłaś się z Krzyśkiem. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Mam po prostu gorszy dzień, okej? Ale co się dzieje? Coś w pracy? Ja myślę, że ty sobie za dużo na głowę wzięłaś. Adamo, teraz Krzyśka syn, babci sponsorowanie, no i ta historia rodzinna w tle. Przez nikogo poza mną nie chciana. Nawet Adam się na nią wypiął. No bo ona tak naprawdę nie ma z nami nic wspólnego. Ale co ty wygadujesz? No jak nie ma nic wspólnego? Twój dziadek zabijał w obozie koncentracyjnym Żydów. Był oszustem i bigamistą i ty mówisz, że nie masz z tym nic wspólnego? Serio? Przestań. Ja do nikogo nie strzelałam. Mamo, ale ani ty, ani ja nie jesteśmy wyrwane z nicości. To, że Wilhelm Gortz był z charakteru bydlakiem, prawdopodobnie tkwi gdzieś w naszej wspólnej, rodzinnej podświadomości. Dziecko drogie, ja widzę, dziecko? Że tobą naprawdę wstrząsnęła ta historia. Tak, kompletnie mnie straumatyzowała i wygląda na to, że nikogo w rodzinie poza mną to nie obchodzi. Wszyscy w swoich malutkich życiach, bez żadnej refleksji. No ale co mielibyśmy zrobić? Nam się należy jakaś psychoanaliza, jakieś przepracowanie tej przeszłości, którą zafundował nam mój pradziadek. Ja na razie z Jaśkiem lecę na 3 tygodnie do Polski. No jasne. To wiesz, nie mam jak przepracowywać czegokolwiek. Muszę nas spakować, sprawdzić Jasia leki i ten, no wiesz. Tak. A Adam z South Africa ogląda sobie z Yvonne żyrafy. To raczej go nie interesuje ani pradziadek, ani nawet jego własny syn. Ta Yvonne odciąga Adama od rodziny. A że niby on taki spragniony, co nie? Yvonne? Rodziny! A, ja ci mówię, że to się dobrze nie skończy. Mnie się ta kobieta bardzo nie podoba. Mamo, ja chcę się spotkać z tą córką Sary. Ale po co? Przecież to podobno jakaś pola kożerczyni. Trudno, to będę ofiarą samopalną. Wysłuchali Państwo 80. odcinka Słuchowiska na Polskim Trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Renata Romanek jako Krystyna, Iwona Duszek jako Sabina Sabatier-Patel, Anita Modrzejewski jako Iwon, Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch, Dariusz Lachowski jako Andrzej Wiśniewski. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Montaż i udźwiękowienie Karolina Rogus-Namiotko. Aranżacja dźwięków między scenami Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. W słuchowisku wykorzystano muzykę w wykonaniu Michała Mikusia-Niedźwiadka i Adama Glinki. Produkcja wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwoevergreen.com pod zakładką słuchowisko, na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka byli dr Arkadiusz Grochowski, Klinika Leczenia Bólu, 630-372-5801 i psychoterapeuta Lech Konrad Figurski,
630 335 1686.